Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Witajcie w mojej kuchni. Wiecie, że ostatnio testuję dietę ketogeniczną. Mamy dzisiaj Dzień Kobiet, to pomyślałem, że jako dobry mąż zrobię sobie i żonie na Dzień Kobiet ketogeniczną pizzę. Zapraszam. Oczywiście wiecie, z czego korzystam. Tak zwany Thermomix zawsze. Zaczynamy od zmielenia sera parmezan. Piszą, że 50 gram, ja daję 75 gram. Daję więcej sera, więcej tych tłustych rzeczy, żebym więcej nabił tłuszczu, więcej białka, więcej kalorii, żeby było lepsze, bo z tłuszczu jest smak, z tłuszczów są smaki. No pytanie za 100 punktów, czy mi to wyjdzie? No, ale zobaczycie. Bardziej drobny nie będzie. Teraz przekładamy ten parmezan do innego naczynia. Jak trochę zostanie tam, to się nic nie martwi. Dorzucamy teraz 600 gram kalafiora. Piję trochę za mały kalafior, widzę. 550 tylko. Jest go, a nie 600. No ale trudno, nie ma się czym przejmować. Jakoś to przeżyje. Miksujemy. W międzyczasie ketogeniczne migdały. Przekładamy do termomiksowego koszyczka, bo jeśli nie masz termomiksa, to pewnie do worka. Garnka, jak to mówią w Warszawie, a gorka, jak my mówimy na południu naszej ojczyzny. 500 gram wrzącej wody dodajemy. Woda ugotowana. Wlewamy tutaj 500 gram. I 15 minut nam się tu ładnie gotuje kalafiorek, który posłuży za ciasto do tej pizzy. W tak zwanym międzyczasie, gdy to się robi, już przygotowujemy piekarnik. Przygotowujemy papier do pieczenia na blaszkę. Rozgrzewamy piekarnik na 200 stopni i czekamy. Prawie to mamy. Właśnie nasz kalafiorek się ugotował. Teraz co trzeba zrobić, to przepłukać go zimną wodą. Schłodziłem jako tako nasz kalafiorek. Teraz go muszę przełożyć na czystą. Mam tu przygotowaną czystą ściereczkę do tej właśnie czynności. Logistyka w kuchni nie jest moją mocną stroną, moi drodzy. Ścisnąć to, co ugotowaliśmy i odsączyć z tego jak najwięcej wody. O tak właśnie. Odsączyłem tyle, ile mogłem. Teraz podejrzewam, że mam to wsadzić do naczynia. Dokładnie. Gram rozdrobnionego wcześniej parmezanu, dwa jaja, oregano, moja ulubiona przyprawa, jedną łyżeczkę, ale no ja lubię oregano, lubię dużo oregano, szczególnie jednak trochę czosnek, przecież dobra rzecz. Sól. Pieprz, 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 dużo pieprzu dajemy.
Teraz to wszystko się miesza przez 20 sekund i potem już teoretycznie powinniśmy mieć fajne ciasto ketogeniczne na pizzę. Oby tak było, oby. Mamy gotowe ciasto. Uformowałem i proszę, no jest 30 cm. Wygląda to w tym momencie tak. Nie wiem, czy nie jest zbyt mokre. Może za mało wycisnąłem, no ale nic. Wjeżdża do pieca. Na ile? 20 do 25 minut. Teraz trzeba zrobić sosik pomidorowy. A do czego potrzebujemy cebuli? No już dość, no ale jeszcze trochę utnę. Fajna stara cebulka, będzie mieć dużo smaku. Teraz pewnie czosnek. Jeden ząbek, dodam dwa. Bo lubimy czosnek. Oliwa z oliwek. Już tu proszę, mam tu grecką oliwę z oliwek, pewnie na Korfu. Oliwki zbierane tam, gdzie byłem w te wakacje. 20. Możemy dać 25, bo ma być tłusto. Teraz tu nam się to poddusi odrobinę. Potem będziemy musieli dodać jeszcze przecier i zaraz nas coś będzie jak ta lala. Cebulka nam się poddusiła czosnkiem. Także teraz jedziemy 180 g przecieru. Pomidorowego. Dałem odrobinę za dużo, no ale takie jest życie. 4 węgle na 100 gram, czyli prawie nic. Suszone oregano podobnie. Cukru chcą, żebym tu dodał. No jak to ma być low carb? Jak to ma być keto, jak będę dodawał cukru? No dodam odrobinę, ale tak z ćwierć łyżeczki. Teraz nam się tam jeszcze 5 minut gotuje, dusi ten sosik pomidorowy, którym posmarujemy naszą piękną pizzę. Za 5 minut będzie dobry. Nasze ciasto powinno być upieczone na tyle, na ile trzeba. Nasz sosik też wygląda na to, że jest zrobiony. Pozostaje nam ładnie to rozsmarować i jeszcze na 10 minut do pieca. I nasz trud skończony. Teraz, moi drodzy, mozzarella. W przepisie jest 100 gram, no ale kto ci zabroni dać tyle, ile ci się podoba. Dobrze. Dałoby się to ułożyć ładniej. Jak co, ja tych dwóch aspektów już nie zostawię. No, myślę, że trzeba gdzieś się tu dać. Dziesięć minutek do pieca. I jesteśmy gotowi. Wielki finał. Jeszcze trzeba to przypiec. Pizza gotowa. Jak będzie smakować? Zobaczymy.
ostateczny sprawdzian, czy ten kalafiorowy spód się sprawdził. No nie jest to normalne ciasto do pizzy, ale jak na ketogeniczną to bardzo dobra. Ale już jej nigdy nie zrobię. Za dużo roboty. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.